Na scenie ponad 170 wykonawców, solistów i w duetach. Kameralna scena, gra świateł i publiczność, a repertuar oczywiście bożonarodzeniowy. W miniony weekend w Szczawie zakończył się dwudniowy dziecięcy festiwal Kolęd. W porównaniu z poprzednim rokiem, zainteresowanie festiwalem jest większe czy mniejsze? Jeśli chodzi o porównanie, to mogę powiedzieć, że raczej na takim samym poziomie utrzymało się. Co prawda w zeszłym roku mieliśmy troszeczkę więcej uczestników, ale wynikało to głównie z tego, że była dodatkowo piąta kategoria ponadgimnazjalna, z racji tego, że była to jubileuszowa edycja festiwalu. W tym roku organizatorzy festiwalu postanowili przyznać nagrody w czterech kategoriach. Przedszkolnej, w młodszej i starszej grupie szkolnej, a także w grupie gimnazjalnej. Rzeczywiście uczestnicy odczuwają taką mocną rywalizację, czy to raczej jest dobra zabawa? Bo z jednej strony jest zabawa, a z drugiej strony też się czuje takie, że stres jest, rywalizacja, no. Że rywalizacja jest, żeby wygrać jednak, chce się. Czy to pierwsze miejsce było dla Was niespodzianką, czy spodziewaliście się sukcesu? Niespodzianką jednak, tak. Obstawialiśmy, że tutaj niżej będzie. W jakiej kategorii wystąpiłyście i co zaśpiewałyście? W kategorii klas 4-6 i zaśpiewałyśmy Pastorałkę od serca do ucha. Czy w tej kategorii rywalizacja była zacięta? Troszkę była. Występujesz nie po raz pierwszy na tym festiwalu. Jakie wrażenia co roku odnosisz? No jest duży stres na pewno i tego roku bardziej się stresowałam, ponieważ jest to większy poziom jest i naprawdę jest duży stres. Już występowałam trzeci rok i bardzo się cieszę, że mogę śpiewać dla Boga. A uczycie się śpiewać? Chodzicie do jakichś zespołów? Śpiewacie nie, na co dzień? Nie chodzę. Ja śpiewam tylko w kościele. A ja się uczę sama śpiewać. Śpiewano nie tylko kolędy. Były pastorałki i piosenki w klimacie świątecznej atmosfery, w przeróżnej aranżacji. Jeśli miałbym podsumować całość, to powiem tak, że z roku na rok są szalone postępy. No, młodzież jest niesamowicie zdolna i to widać, że oprócz tego, że bierze udział w takim festiwalu, to po niektórych osobach widać, że dodatkowo po prostu bierze gdzieś lekcje, bo to poznać kogoś, kto śpiewa no, prawie że zawodowo z przepony, a ktoś po prostu no, śpiewa bez jak gdyby takiego przygotowania zawodowego. Oczywiście największą uwagę wszystkich przykuł występ najmłodszych dzieci. W ruch poszły telefony i aparaty fotograficzne. Wszystko po to, aby tą jedną, jedyną chwilę nagrać i uchwycić w kadrze przysłowiowej kliszy fotograficznej. Duże wrażenie tutaj na mnie wywiera grupa najmłodsza, gdyż kolędy z ust, śpiewane z ust najmłodszych na pewno robią duże wrażenie, myślę, że nie tylko na mnie, ale na wszystkich tutaj uczestnikach, obserwatorach. Organizatorzy mają nadzieję, że przyszłoroczny festiwal będzie miał rangę powiatową, bo z roku na rok liczba uczestników rośnie, a biorą w nim udział również dzieci z powiatów Nowotarskiego, Myślenickiego, a nawet do Szczawy przyjeżdżają mali mieszkańcy Krakowa. Jeśli stowarzyszenie i ksiądz proboszcz wyrażą zgodę, my bardzo chętnie zwiększymy dotacje, dofinansowanie i będziemy wspierać, żeby jak największy rozgłos ten festiwal miał. 21. Festiwal Kolędowy Kolędować Każdy Może zorganizowało Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Szczawie. Józef Budacz, TV28.